ja cię wrzucę. Dzień dobry. Ja cię wrzucę. Dobry. Mi się kłaje kilka słów. Czemu? No tak sobie. Po co? No tak dla ludzi. Nie, fajnie. Ty uszystą. W żółtej czapce. Wiek, Sandra i Rok. Ale najpierw mogłeś wybrać tego czelaka. Ale powiedz pan coś do kamery. Dlaczego? Jest pan nacenzurowany w tym momencie. Tak właśnie. Plus 18. Jestem Superman! Ale dobry. Dobry panie serdecznie. A ja nie chcę dać tubę. Za późno. Nie. Koniec. Będę sławny. Słucham pani Kościelewski, co pan powie mądrego? Ja mu dałem. Co mu dałeś? No wykonać. Co? No jasno, co? Rzut wolny, a co? Nie poszło. Dlaczego nie poszło? Trzeba było ten pieniądze zaliczyć. Bo on mi dał. Sędzia w ogóle. Bo nie potrafisz. Bo gdyby miał w juniorach nie potrafić do kontaktu. Dlatego na ławce siedzę, a nie. Może czas najwyższy zacząć grać podstawowy i się nauczyć, kurde, kopać piłkę. Następny mecz będzie dobry. Oczywiście. Mogę wiedzieć. Pan tak sądzi? Tak, strzelimy, ja strzelimy. Bardzo dobrze. Jakiś komentarz o zaistniałej sytuacji, panie Paciuk? Zimno. Co masz do powiedzenia? Chodź, nie uciekaj, ptaszku. Wypowiedz się na temat zaistniałej sytuacji na boisku. Gdzie leci film? TVN24. A tak na poważnie? Błękitny 24. Gdzie to będzie? Po co, co? Będzie na naszej stronie. Były dobrze natłuszczone i dłużej wam służyły. Wygrali ten wyjazd do Warszawy. Tak. No serio, mamy takie duże szanse, że... Ten, że tylko najmłodsi będą jechali? Nie. Ja też mogę jechać? Mój brat, naprawdę? Ale na poważnie? No to za... Do tramkaza. Wszyscy jadą? Bez sensu, nie fair. To super jest, bo mi tato zaczął wczoraj, jak ja byłem zupę opowiadać, żebym się nie napalał, że to tylko najmłodsi będą. Nie, wszyscy, całe wszystkie kategorie wykonują. O, to ja też. Ja się nie zobaczę karierę. Ja już będę miał 14. Tam, ale pojedziemy. Chcąc, nie chcąc. To dzisiaj to jest nagranie. Kończę karierę. Ej, Kościel. Tak. Dzisiaj było nagrywane i potem puścimy w czerwcu tą wypowiedź i pojedziemy. Więc nie ma co. Masz ciekawego? Co? Co powiesz ciekawego? Właśnie nic. Chciałem zadedykować to nagranie mojej mamie, bo wiem, że mnie ogląda, więc... Mamo, kocham cię. Oryginalny. Bardzo oryginalny.